New Hampshire, Stany Zjednoczone. How you doing, Jeeves? Siema, Jeeves. Mr. David Stone. Pan David Stone. Jakey. Dude, how the hell are you? Jak się masz? You missed an excellent class. Przegapiłeś świetną wspinaczkę. Pionowa ściana. It's wicked. Mówię ci obłęd. You would have loved it. Podobałoby ci się. Thanks, Carlton. Dziękuję, Carlton. To wszystko. Doskonale, proszę pana. Adios, Jeeves. Adios, Jeez. Sorry about all this. Wybacz. Trochę tu sztywno. Shelley's parents. Rodzice Shelley to wyższe sfery, wiem. Whatever. It's New Hampshire. New Hampshire. Dziwne, że mnie wpuszczono. Gdzie przyszła oblubienica? Maluje się. Więc to potrwa. Makijaż się zmieni, czy pozostanie lodowatą księżniczką, którą tak uwielbiam? Boki zrywać. Trochę szacunku. Wybacz. Więcej z siebie nie wykrzeszę. Cokolwiek myślisz o Shelley, ona i tak cię lubi. Chrzanisz. Nowy ty, co? Wolałem cię w kaki i ze sprzętem. Cóż, wystarczyło zrezygnować z kumpli. Marzyłeś o tym. Za 3 miesiące zostaniesz panem Stone'em z New Hampshire. A może nazwisko też zmienisz? Nie, chyba zostawię. Zmieniam tylko krawca. Pogadajmy o wieczorze kawalerskim. Tak. Nie chcę cię rozczarować, ale wolałbym mnie... Wiem. Bez stripteaserek. Na wieczorze kawalerskim? Przecież to tradycja. Wiem. Zdaję sobie sprawę, że moim obowiązkiem jako gorąco krwistego samca jest wystawienie się na pokusy przed dożywotnią monogamią, ale... Teraz bardziej błękitno-krwistego, więc masz szczęście. Ale mój genialny umysł wykombinował coś lepszego. Gotów? Już się boję. Penetrację jaskini. Jaskini? Tak, brachu. Ostatnie emocje przed ugrzęźnięciem w rutynie codzienności. Nie chodzi o banalny Karlsbad. Mam na myśli prawdziwą jaskinię. Coś, co zapamiętasz. Tu. W Indiach. Podobno bardzo trudną. W pobliżu Hyderabadu. Jaskinia Shankale. Na samo dno zeszło morze z 8 osób. Ma 3 mile głębokości. A najlepsze jest to, że wszyscy są wolni. Wszyscy? Nawet Matt? Tak. Pomagam mu. Do diabła. Pójdziemy ostatni raz jako grupa. Starą paczką. Z chłopakami. Panie Stone, rzucono ci wyzwanie. Podejmiesz rękawice? A co tam, zróbmy to. Witamy w Indiach. Mówiłeś, że będą sami faceci. Ona jest jak jeden z naszych, dlatego z nią zerwałeś. Pan Daggett, kopelat. Że też cię puścili. Myślałem, że jesteś uziemiony na dobre. Dopiero za 3 miesiące. Cześć, Saro. Możesz ją pocałować. Nie ma sprawy. Wciąż we dwoje? Tak. Panowie, znów jesteśmy razem. To będzie niesamowita jazda. Czuję to. Nawet z Mattem. Derek, obiecałeś? Dobra, dam mu spokój. Ale jeśli znów wyjedzie ze swoimi plecami, pomóż lepiej z bagażami. Derek się nie zmienił. Butny i kochany jak zawsze. Butny na pewno. Trochę to dziwne. Widzę wszystkich pierwszy raz, od kiedy się zeszliście. To zmienia dynamikę grupy. Serio? Trochę. Głupio ci? Chyba już nic do mnie nie czujesz? Nie, nie w ten sposób. To fajnie. Jak się ma ta twoja tyczka? Dobrze, dzięki. Nie jest już taka chuda. No nie, upasła się? Nie jest gruba. Będzie. Thank you.
Гарри. How you doing, huh? Як же я, Шовен? Good to see you too. Теж ще тише. What's up, dog? Co tam, братку? А я ще заложивам з Дерклем, що не прилетиш. Excellent, dude. Супер. Вітаю з повротом. Remember me? Cześć, pamiętasz mnie? Bardzo zabawne. Pewnie, że tak. Śmiesznie, nie? Awesome. Bosko. Congratulations. Gratulacje. Oh, well, thanks, you know, dzięki. Things are going really well with me too. U mnie też dobrze, w pracy i w ogóle. Except, of course. Tylko ten mój krzyż. Hey, let's all get to the hotel. Jedziemy do hotelu. Jutro wielki dzień. Bierzcie klamoty. Zgłodniałem. Filary kuchni indyjskiej to ziemniaki, baranina i curry. Ziemniaki, baranina i curry. Tak. Nie noszę slipek. Śmieszy cię to? Przyznaję, miło znów z wami być, czubki. Witamy w Shankale. Przewodnik? Tak. Nazywam się Kafi. Wiesz, że schodzimy do jaskini? Tak, ja jestem gotów. Pytanie brzmi, czy wy również? Jaskinia Shankale jest stara jak słońce. Powiadają, że to wrota do świata podziemi. Legenda Shankale zgłębia całą wieczność. Nieskończoną jak sama czarna jaskinia. Miejsce śmierci i rozpaczy. Brama do świata demonów. Wchodziło tam wielu, żywi powrócili nieliczni. Podpuszczasz nas? Tak. Każą nam to opowiadać w Radzie do Spraw Turystyki. Co dolega twojemu bratu? Zabawna historia. Rok temu balował z kumplami z medycyny i miał na haju paskudne zwidy. Wiesz, takie, w których obłażą cię robaki. Od tego czasu cierpi na lęk przed owadami. W porządku, Doc? Nie znoszę robaka. Są straszne. Słyszycie? Jesteście ohydne. Pięknie tu. Tak, spokojnie. Idealne miejsce dla chłopaków. Fajnie, że David wrócił, prawda? Jak za dawnych czasów. Jasne. Powinno być super. Nadrobiliście braki? Wiem, co kombinujesz. Wiem, że wiesz. Kocham cię za to, ale to, co do niego czułam, dawno minęło. Nieprawda. Prawda. Kiedy ode mnie odszedłeś? Nie ściemniaj. Wiem, że wciąż ci na nim zależy. O ile pamiętasz, byliście zbyt napaleni, żeby się ustatkować. Pocieszył się z inną, więc to bez znaczenia. Zawsze uważałem, że David stracił ikrę, kiedy cię rzucił. Zgubił gdzieś tę radość, beztroskę, dzięki której miłość jest taka podniecająca. Mam nadzieję, że nie spotka to nas wszystkich.
Widzę cię. Kocha mnie. Noktowizor, przydatna rzecz. To też. Transpondery. Po jednym dla każdego. Pokażą ci, gdzie kto jest. Przydadzą się, jeśli chłopaki zechcą się mnie pozbyć. Tata by mnie zabił, gdyby wiedział, że jestem z wami. Musisz kiedyś wyjść z jego cienia. To chore. Wiem. Zrobię to. Gorset? Tak, na mój krzyż. Na pewno ci w nim ładnie. Dupek. Nic z tym śmiesznego. To żart. Doskonały pomysł, stary. Przymknij się, głupku. Popatrzcie ostatni raz na słoneczko. Schodzimy. Wszystko dobrze? Tak. Uwaga pod nogi. Bosko. Dobrze, zaczynamy stąd. 670 stóp w dół. Jest tam występ, z którego wejdziemy do niesamowitych jaskiń. Trochę tu strasznie. Świetnie. Idę pierwszy. Puśćmy lepiej Davida. To jego impreza. Damy mają pierwszeństwo. Najpierw trzeba być damą. Pozwolisz jej znowu być górą? Popatrzcie. Yeah.
Gotcha. Pierwsza. Nie straciłeś formy. Ty też. Dzięki za dodanie otuchy. Nie ma sprawy. Przepraszam, nie lubię wysokości. Zszedłem po schodach. Jestem kretynem. Gratuluję. Dotarliśmy na dno Shankly. Znajdujecie się ponad 3 mile pod powierzchnią. Ciśnienie na tej głębokości sprawia, że skała wulkaniczna traci swoją porowatość. W porządku? Tak, czemu pytasz? Bez powodu. Dobra, kochani, bardzo śmieszne. Nie, czekajcie, nie o to chodzi. No więc facet siedzi w buciorach narciarskich i nie może ich zdjąć, bo mu się dokleiły. Odsuwa fotel, żeby móc prowadzić. Kiedyś też tak miałem. Panie Jake, proszę uprzejmie mi dolać. Obsikaj mnie, to cię zabiję. Hmm.
Kto tam? Zoe. Idź gdzie indziej, usiłuję się skupić. Saro, musisz zatańczyć. Proszę, dla Davida. O nie, zatańcz. Cholera. Pięknie. Boże, tylko nie teraz. Błagam, nie tutaj. Ukryjcie się. Chrońcie góry. Przeżyliście jakoś? Niespecjalnie. Miało 6,8 stopnia w skali Richtera.
Nie ma tak dobrze. Zoe, you're over it. Zoe, daj spokój. Zoe, stop digging, all right? Przestań kopać, szkoda czasu. Pewnie jest drugie wyjście. Powiedz, że tak. Nawet kilka. Ale ich nie sprawdzałem. Jak głęboko jest tutaj? Może 100 stóp, a może mila? Niezły z ciebie przewodnik. To ostatni zbadany poziom. Nikt nigdy nie zszedł głębiej. Powinieneś być przygotowany. Nawet nie masz krótkofalówki. My też nie, Dirk. Ale ja wiem, gdzie jest mój zespół. Zagrzebany 3 mile pod ziemią. Nie muszę go zwoływać przez radio. Gdzie on ma swoje? Gdzie jest asekuracja? Uspokójcie się. Oto sytuacja. Jeśli szczelina jest głęboka, powinniśmy nią przejść pod osuwiskiem i wrócić do wyjścia. Idziemy. Czekajcie, gdzie Matt? Widziałam go, jak szedł siusiu. Chodźcie tutaj. To jego lokalizator GPS. Doskonały wybór, Matt. Mam go, jest tutaj. Żyje? Co mu się stało? Przysypało go, prawda? Jest poraniony. Co mu się stało? Nie wiem, wygląda jak ugodzony ostrym narzędziem. Rany są równe i symetryczne, jak... Jak co, jak ukąszenia? Nie wiem. Nie toperze? Wątpię. To pewnie ślady po stalaktytach. Dość. Wynośmy się stąd. Natychmiast. Tyle mamy. 8 lin, razem 400 stóp. 2 zbędne pętle. Kompas, cała reszta została z tyłu. Już po nas. Pójdziemy bez sprzętu. Przynajmniej mamy latarki. Co to jest? Cześć, złotko. Dziwne. Znalazłem tam detektor. Rozkład substancji chemicznych w Shankali. Stan sprzed tygodnia. Rzeczywiście ciekawie. Nie, rzecz w tym, że widać tu obecność hydroksytryptaminy i cytolizyny. To trucizny, jady owadów. Ten, kto tu był, znalazł ich mnóstwo. Znaczy co, pestycydy? Nie, jad. Niemal na pewno z tawanogów z gatunku Scolopendra, olbrzymia. To wielkie jadowite wije. Tak. Robale. Szlak. Zabrakło liny. Uważaj, pęka. Czekaj, idziemy po ciebie. Nic mi nie jest. Zaparłam się. Spadła mi latarka. Ale widzę dno. Już idziemy. Rzucaj. Nie, uderzyłbym ją. Zejdę sama, nic mi nie jest. Idź ty. Jesteś szybsza. Nie mów wreszcie, że to powiedziałem.
Saro, jak ci idzie? Myślę, że dobrze. Znów będę pierwsza. Ten raz się nie liczy. Nie śpiesz się. Jestem nad tobą. Jak zwykle. My też będziemy musieli? Nie wiesz, kochana, że umiesz się wspinać. Nie mieli zgody ze szkoły. Rekor miała obsesję na punkcie nielegalnego składowiska odpadów. Ktoś w nocy schodził do jaskini. DJ, ściągnij Kafiego i kopacze. Tak pan uważa? Zaznaczyli ją na mapie znalezionej w jeepie. Zszedł tam ktoś jeszcze. Daj spokój z Kafim, już na nas czeka. Dziwne skały. Jeszcze takich nie widziałem. Pewnie z trzeciorzędu, sprzed 65 milionów lat. Kogo to obchodzi, głupku? Kto tu zamawiał Zouze? Korytarz za korytarzem. Sprawdzę ten. Mnóstwo zakamarków. Któryś musi prowadzić w górę. Coś tu jest? Inny świat. Te formacje są niesamowite. Chcę stąd wyjść. Są ogromne. Dobra, Dirk, Sarah i Owen, idziecie na północ. Jake, Zoe i ja na południe. Szukamy szybu. Kathy, zostań z lokalizatorem i miej wszystkich na oku. Spotykamy się tu za godzinę. Chodźmy. Ciekawe, co będzie. Siedź cicho. Tutaj. Jest otwór. Czuję przewiew. Wejdę. Nie zgrywaj macho. No, ślicznie. Fatalnie. Musimy się rozdzielić. Bałem się, że to powiesz.
Nic z tego, lita skała. What does that mean? Co to znaczy? Means we dig. Trzeba kopać. Kopać? A jeśli tam są, to potrwa. Nadciąga pomoc. Wyciągnę cię stąd, braciszku. Jak zawsze? Robi się ciasno, ale chyba widzę wyjście. Przestraszyłeś się. Nie. Zmartwiłem się. Dupek. Kafi? Cudownie. Straciliśmy przewodnika. Lepiej go znajdźmy. Ma GPS. Przepraszam. Mój korytarz zatacza krąg. Co to? Co za obrzydlistwo. Kafi? Stary, gdzie jesteś? Oh, dude. No nie. Robaki. Ochyda. Co się dzieje? Idziemy. Szybko. Ale tu paskudnie. Kafi, pośpiesz się. Co się stało? Ogromne larwy. Tam coś jest. Co? Robale. Jakieś oślizgłe stworzenia. Znaleźliśmy szyb. Gdzieś ty się podziewał? Mamy teraz większy problem. Gorszy od pogrzebania żywcem? Chyba tak. Musimy natychmiast wyjść tym szybem. Co się stało? Zobaczył robaka? To nie był zwykły owad. Widziałem larwy, takie wielkie. Całą kolonię. Uspokój się, to pewnie zwykłe czerwie. To nie były zwyczajne larwy. Posłuchaj mnie choć raz. One są drapieżne. Tam leżało jakieś ciało, a one na nim żerowały. Uciekajmy stąd, natychmiast. Cholera, gdzie Zoe? Ją też zgubiliście?
Widzę ją. Gdzie jest? Przed nami 50 yardów. Idzie do nas. Zoe, uciekamy. Cicho, co się dzieje? Zoe? Zoe, odpowiedz. Chyba nie może. Dopadły ją. Znalazłaś wyjście. Idźcie tam. Odnajdę was, pomogę jej. Ja też. I ja. Nie, idźcie. Zaraz dołączymy. Chodźcie. To ta skóra, czy co to było? Wylinieje. Nie widziałem tak wielkiej wylinki. Zoe? Odezwij się. Cicho, Jack. Może jest ranna. Gdzie ona jest? Stoimy nad nią. Co takiego? Widziałeś te trucizny na liście? Szybko! To tutaj. Idziemy. Szybciej. Co się dzieje? Pośpieszcie się. Ruszaj się, Kathy, Lina. Szybciej. Owen, tempo. Idź pierwszy. Trzymasz linę. Mam ją, schodź. Pośpieszmy się. Co to było? Jedna z nich? Powie mi ktoś, przed czym uciekamy? Przed wielkim, oślizłym stworem. Zjadł Zoe. Co? Bądźcie ciszej. Wielka stonoga. Jak mówił Owen, ogromna. Ostrzegałem. Jak to, co ukąsiło Mata? Chyba tak. Spokój. Czy ta kolejka zacznie się posuwać? Korzystano z tego do tworzenia mapy jaskini. Może dopiszę wam szczęście i ich znajdziecie. Co to? Oni? Jeszcze nie wiem, za wcześnie. Zobaczmy, czy się przemieszczają. Jeśli mają jakieś radio, mógłbym namierzyć ich częstotliwość. Przesłać im wiadomość. Może bylibyśmy w stanie nimi pokierować. Doskonale. Powinieneś częściej obrywać po głowie. Działaj. Mówi Vijay, zastępca komendanta policji w Hari. Czy ktoś mnie słyszy? Nikt? Nie? Dobrze. Już niedaleko. Bogu dzięki. Dziękuję. Proszę.
Masz szczęście, że ci pomagamy. Daj mu spokój, ocalił mi życie. Ale poza tym nie zdziałał zbyt wiele. A co niby miałbym zrobić? Może wspomnieć nam o ogromnych stonogach? Skąd miał wiedzieć? Posłuchajcie. To radiostacja. Słyszy mnie ktoś w tym paśmie? Anyone at all? Can anyone tell where it's coming from? Skąd dobiega ten dźwięk? Jakby się zbliżał. Przyjdą po nas? Wspaniale. Cholera. Jake, pomóż. Trzymaj go. Nie puszczaj mnie. Mocno. Jake, nie puszczaj mnie, Jack. Owen. Uciekła? Przepuść mnie. David? Już, chodź. Wybierajcie linę. Może stalaktytami, Saro? Kathy, pomóż mi. Derek, chodź pomóc. Uwaga! Dobra, jeszcze tylko jeden. Dziękuję. Derek? Derek? Derek. Where were you, man? Gdzie byłeś? I was right there. Tutaj. Przykro mi. Co z tobą? Miałeś go pilnować. Próbowałem. O mało sam nie zginąłem. Gdzie byłeś? Gdzie? A ty? Ja nie odpowiadam. To długo nie wytrzyma.
Myślę, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Hey, the water is flowing here. Tu płynie woda. You see? Widzicie? Porusza się. All right, Kathy. Brawo, Kathy. Wracamy do gry. O ile się po prostu nie przesądza. Przekonamy się. Szarpnięcie w porządku, dwa szarpnięcia problem. Obserwuj bąbelki. Jeśli staną na 20 sekund, wyciągamy go. Jake. Nie umiem pływać. Chyba ich znalazłem. Chodźcie. Widzicie? Przesuwają się. Widać ich kaski albo plecaki. Bogu dzięki. Musimy znaleźć inną drogę. Wyciągnij wszystkie mapy terenu, jakie znajdziesz. Tak jest. Dajcie mapy. Nie ma bąbelków. Wiem. To moja wina. Ja go tutaj ściągnąłem. Nieprawda. Jesteśmy tu wszyscy. Jak mam spojrzeć w oczy matce i jej to powiedzieć? Chyba znalazł wyjście. Skolopendra wróciła. Przewija się. Przedrze się. Dobra. Chodźcie w tę dziurę. Po drugiej stronie jest komora. Idź. Idź do cholery. Chodź. Wejdź do tej dziury. Tak, idziemy. Zostaw mi wolną drogę. Zaraz będę. Nie, następna. Wracajmy po niego. Ja pójdę. W porządku? Przeciąłem ją na pół. One nie zdychają. Dzięki. Teraz są już dwie. Dwie połowy. Ruszmy się. Może one nie umieją pływać? Zaczekaj tu, to nam powiesz. Mam tego dość, tak. Więcej nie zniosę. Ty dranio. Z wody.
Będziemy tak tu wisieć? Słucham propozycji. Wrzućmy kafiego, sprawdzimy, czy sobie poszła. Żartuję. Zrzućmy tam coś, tylko co? Nie wiem. But? Może to. Coś ty, przyda się. Nie będziemy tak wisieć. Kto ma lokalizator? Ja. Przedtem nie działał. Jesteśmy bezpieczni, odeszła na mile. Ty bydlaku. Wybacz, stary. Wiesz, którędy poszła? Tak. Tam. Niemożliwe, stamtąd przyszła. Źle odczytujesz. Wolisz sam Mondralo? Zaraz. Przepołowiłeś ją? Tak. O cholera. Celny strzał. Usmażona na amen. Bez jaj. Zżarła radio. Paskudztwo. Sero, zaczekaj. Umyj ręce. Hello, is there anybody out there? Jest tam kto? Halo. Halo. Czy ktoś mnie słyszy? Is that you, Jira? To ty, Jira? Mówiłem ci, że to służbowy sprzęt. Tu Sara O'Connor, jedna z pięciorga uwięzionych grotowazów. Nawiązałem łączność. Muszą iść kawałek na północ. Dotrą do wzniesienia z wąskim przejściem. Szczelina poprowadzi ich na drugą stronę. Tam jest połączenie z jaskiniami służącymi dawniej za magazyn. Tutaj. Ten tunel wiedzie na powierzchnię, ale kończy się wrotami, które musimy otworzyć. Jesteśmy przy szczelinie. Połączymy się już z drugiej strony. Mówimy o skolopędrze? Uznają, że nam odbiło. I tak nie żyje. Powiemy im na górze. Jasne, chodźmy. Zbliża się. Szybciej. Znikajmy stąd. Przykro mi, panie profesor. Jadą na północ, do wyjścia. Tylko, żeby znaleźli tunel przed zmrokiem. No, proszę. Tędy. Gdzie David? Sero. David! Sarah.
Nie udało mu się. Cicho. On nie przyjdzie. Chodź. Musimy ruszać dalej. Natychmiast. Gdzie te wrota? Powinny być gdzieś w pobliżu. W pobliżu? Znajdźcie te przeklęte wrota, zanim się ściemni. To tego szukali ci przed nami. To o wiele wyjaśnia. On tam jest, wiem to. Skąd? Wiem i tyle. Odnajdą go ratownicy. Do tego czasu umrze. Jesteśmy prawie na końcu. Pozwól im robić swoje. VJ? Słyszysz mnie? Tak, jestem. Tu Jack Hauser. Mów. Udało się nam, ale straciliśmy po drodze dwóch naszych. Zostaliśmy we troje. Musicie coś wiedzieć. Jest tu z nami ktoś jeszcze. Dotarliście do bunkra? Tak. Ale widzę tu jakieś trujące świństwa. Dobrze. Idźcie w południowo-zachodni narożnik. Znajdziecie tunel. Na jego końcu są wrota. To wyjście. Szukamy wrót. O nie. Tego szukali studenci pani profesor, nielegalnego składowiska odpadów. Nie miałem pojęcia. Dowiedziałem się przed paroma godzinami. Chodziłem jeszcze do szkoły, kiedy je zrobiono. Nie bój się. Jeśli jest nielegalne, rozpętam tu piekło. Piekło już mamy. Davidzie? Gdzie jesteś? Słyszysz mnie? Cicho. Ona tu jest. Zaspawane. Ani drgnął. Mogę je wysadzić. Wróciła. Cicho. Musimy uciekać. Powtarzała, że nic ci nie jest. Co? Co się stało? Cicho. Uciekajcie. Ty też. Nie. Biegnij. Idę za tobą. Tutaj. Zaufaj mi. No chodź. Już po tobie. Biegnij. Co robicie? Blokada. Za mało czasu. Tylko chwilkę. Idziemy. 2 minuty. Odsuńcie się od wrót. Wyjście sam. Derek, dość tego. Idźcie. Wysadzają bramę.
Jeszcze chwila. To chciałem usłyszeć. Uciekaj. Saro, biegnij. Uciekaj. Wynoś się stąd do cholery. No, chodźcie, wygranie. Wrota są zamknięte. Ładunek gotowy. Odsunęliście się? Właśnie. Zaczekajcie, jeszcze nie. Nie odpalać, nie są bezpieczni. Zaczekajcie. Co robisz? Puść mnie. Wracaj. Teraz. Dobra robota. Naczelnik Kumar. Cieszę się, że pana widzę. Co? I co? Co? Wesela nie będzie. Idziemy. Jasna cholera. Brawo. Włączcie światła. Ładunki wybuchowe. Szybko. Zwiała na dół. Wezmę pałkę. Wychodzi. Ognia. Chodź tutaj. Wstrzymać ogień, tam jest dynamit. Podejdź bliżej.
Wysadzam. Uciekaj stamtąd. Wyskakuj. Teraz. Zawsze o tym marzyłem. Dość tego. Kończymy z przygodami.